Dzień dobry Państwu. Po 4 latach prac legislacyjnych, po 4000 poprawek i 2-letnim okresie vacatio legis, w maju 2018 roku rozpoczniemy stosować nowe rozporządzenie unijne w kwestii ochrony danych osobowych, w skrócie RODO. Jest to filozoficzna i znacząca zmiana w kwestii podejścia do ochrony danych osobowych. Brak enumeratywnych wytycznych, jak postępować z danymi osobowymi, może być dosyć dużym wyzwaniem, szczególnie dla sektora publicznego. Ową filozofię moglibyśmy sprowadzić do takiego stwierdzenia: zrób tak, by było dobrze, a jak to jest dobrze, to masz wiedzieć na podstawie rzetelnej analizy ryzyka. Jest to największa zmiana ochrony danych osobowych od 20 lat i będzie to ważki temat dla każdego dyrektora w obecnym roku szkolnym. Nakłada na dyrektora szereg nowych obowiązków, chociażby obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, zapewnienia mu środków do wypełniania jego zadań, które możemy rozumieć chociażby poprzez możliwość ciągłego szkolenia inspektora ochrony danych osobowych. Chcielibyśmy Państwu pomóc w tym procesie wdrażania RODO w szkole. Przygotowaliśmy cykl szkoleń, które mają zapewnić szkole możliwość przygotowania się do tych zmian, zapewnić możliwość inspektorowi wykonywania prawidłowo zadań, a szkole uniknąć negatywnych konsekwencji nieprawidłowego stosowania przepisów. Nasze doświadczenia oświatowe i kadra, która zna specyfikę oświaty, pomogą Państwu przygotować się do nowych wyzwań. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do udziału w szkoleniach. Dziękuję.